Przez dwie dekady śledczy próbowali ująć sprawcę zabójstwa na tle seksualnym, jakiego w historii polskiej kryminalistyki nie było nigdy wcześniej. Szczątki kobiety, jak ustaliła później prokuratura, w tym rejonie Wisły odnajdywano przez tydzień. Właśnie wtedy w bestialski sposób zamordowano 23-letnią studentkę z Krakowa. Sprawca miał pewien zamysł, odcinając tą skórę i zrobił to w jasno określonym celu. Jest 6 stycznia 1999 roku. Ode mnie nic nie wiem za fugę, ani jednego przecinka. Ktoś precyzyjnie ją odciął od ciała skalpelem albo innym bardzo ostrym narzędziem. Usunął tkankę tłuszczową i mięśnie. Co więcej, zrobił to po mistrzowsku. To oznacza sprawcę, który może zechcieć to powtórzyć. Cytat pochodzi z książki Wielki Pies Aleksandra Sowy. Jest to książka, która wydawałoby się, że mogłaby być fikcją z uwagi na bardzo drastyczne szczegóły. Ale sprawa wydarzyła się naprawdę. Książka bazuje na rzeczywistych i prawdziwych zdarzeniach. Mało tego, nie jest to hollywoodzki film. Jest to tragedia, która wstrząsnęła całą Polską. Dobry wieczór, dzień dobry. Witamy Państwa w podcaście Tragiczna zbrodnia bez cenzury. Gościć Państwa będą Laura Kotnińska i Klaudia Karcz. Uwaga! Treści przedstawione w tym podcaście mogą być szczególnie niebezpieczne dla osób wrażliwych na drastyczne szczegóły, jak i dla osób poniżej 18 roku życia. Dla reszty słuchaczy życzymy miłego podcastu oraz smacznej kawusi. Sprawa tak poruszająca wstrząsnęła całą Polską. Nadal o niej głośno, nie tylko w granicach Rzeczpospolitej Polskiej, ale poza nią również, mimo że od chwili jej popełnienia minęło około 22 lata. Na lata sprawa o kryptonimie Skóra, czy też szerzej znana jako zabójstwo Katarzyny Zowady, pozostała nierozwiązana, do czasu, aż nie sięgnęło po nią archiwum X. Zima. Dokładnie 6 stycznia 1999 roku. Popołudnie. Załoga pchacza Łoś K-19 wypływa na wody Wisły, ale doznaje awarii. Widząc, że obroty łodzi nie są takie, jakie być powinny, kapitan idzie sprawdzić turbinę, podejrzewając, że mogą to być śmieci. Jest jednak za ciemno. Zachodzi słońce. Kapitan cumuje łódź na zabłociu. Decyduje się wrócić tam następnego ranka z mechanikiem, który ma naprawić pchacza. W śrubie jednak nie znajdują się śmieci. W pierwszej chwili nie wiedzą, z czym mają do czynienia, dopóki nie podchodzą bliżej, dostrzegając fragment ludzkiej skóry. Sprawa wstrząsnęła wszystkimi, zostawiając piętno w polskiej kryminalistyce, w tym metodach wykrywczych i śledczych, gdyż właśnie na tej skórze specjaliści przeprowadzają jedne z pierwszych w naszym kraju badań DNA, aby ustalić, kim może być ofiara. Kasia Zowada z Krakowa, urodzona 1 czerwca 1976 roku, studentka religioznawstwa. Dziewczyna nie była typem ofiary, inaczej mówiąc, nie podejmowała tak zwanych ryzykownych zachowań. Nie chodziła na dyskoteki, nie plątała się w odosobnionych miejscach, nie chodziła sama na spacery. Katarzyna mieszkała razem z mamą. Kilka tygodni przed śmiercią udawała przed nią, że chodzi na uczelnię. W rzeczywistości wcale się tam nie pojawiała. Miała miękkie serce, nie odmówiłaby nikomu pomocy. Była życiowo niedoświadczona, łatwowierna i dobrze wychowana. Z pewnością było to pewnego rodzaju ułatwienie dla zabójcy. 2 lata przed tym, jak zaginęła, zmarł jej ojciec. Miał zaledwie 49 lat. Po jego śmierci załamała się i zachorowała na depresję. Obwiniała się za śmierć ojca. To on zasiał w niej ziarno miłości do wycieczek górskich. Podczas jednej z takich wypraw wydarzył się nieszczęśliwy wypadek, wskutek którego mężczyzna zmarł. Nie mogła się odnaleźć, studiowała po kolei 3 kierunki, ale na żadnym z nich nie wytrwała dłużej niż rok. Najpierw dostała się na psychologię, zrezygnowała po jednym semestrze. Potem była historia z podobnym skutkiem. Jako trzeci i ostatni kierunek, jaki obrała w życiu młoda kobieta, to religioznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim.
12 listopada 1998 roku umówiła się z mamą na wizytę u lekarza. Miały się tam spotkać o godzinie 18. Nigdy nie przyszła na spotkanie. Miała tylko 23 lata. Pierwszą myślą matki po zniknięciu Kasi było to, że mogła zostać zwerbowana do sekty. W latach 90. było to powszechne zjawisko. Poszukiwania potencjalnych świadków wśród studentów nie dały rezultatu. Rówieśnikom ciężko było określić, kim była Katarzyna. Nie znali jej za dobrze. Zawsze była szarą myszką. Należała do fanów hipisowego zespołu Grateful Dead. Bywała na giełdach, polowała na rzadkie płyty. Tam mogła poznać swojego oprawcę. Kasia zaginęła. Zrozpaczona matka dziewczyny prowadziła poszukiwania na własną rękę, bo nikt z organów ścigania nie sądził, że sprawa jest poważna z uwagi na to, że zaginiona była już dorosła. Nie chcieli pomóc. Lokalna społeczność w Krakowie szukała blondynki o zielonych oczach, o 1,70 m wzrostu. Nieszczęśliwy wypadek czy samobójstwo? Takie były pierwsze teorie. Jeden z lekarzy, pierwszy w kontakcie z fragmentami zwłok, zakładał, że Turbina przez przypadek musiała zdjąć skórę z ciała, ale dalsze badania tylko tę tezę wykluczają. Kobieta, co wynika z budowy anatomicznej ciała, była ofiarą okrutnego zabójstwa, a skórę z jej ciała usunięto z precyzją niemal chirurgiczną, odcinając kończyny i głowę, tworząc z płata coś w rodzaju kostiumu. Nie było widać żadnych poprawek w cięciach, co świadczyło o stanowczości i doświadczeniu w wykonywaniu takiego typu zabiegów. Podejrzewano, że została zastosowana przemoc, że ofiara była przetrzymywana wbrew własnej woli. Możliwe, że doszło do otumanienia, a sprawca prawdopodobnie kopał, bił i znęca się nad Kasią. Nie można było stwierdzić, co było ostatecznym powodem śmierci, z uwagi na brak reszty ciała, ale udało się ustalić, że sprawca wyrzucił skórę później, po zabiciu ofiary. Stycznia w okolicy stopnia wodnego Dąbie pracownicy dokonują makabrycznego odkrycia. Z Wisły wyciągnięto kolejne ludzkie szczątki i fragmenty materiału. Później okazuje się, że to był kawałek spodni. Z badań wynika, że fragmenty ciała to pośladek, noga ze śladami odcięcia. Badania wskazują jednoznacznie na przynależność części ciała do wcześniej znalezionej skóry. Symetryczność cięć tylko potwierdza przypuszczenia lekarzy. To było zabójstwo. Śledztwo zdobywa status priorytetu. Śledczy szukają świadków, a specjaliści badają szczątki, które dowodzą temu, że kobieta przed śmiercią musiała być torturowana. Jej kończyny odcięto dopiero po jej śmierci. Biorąc pod uwagę perfekcjonizm, pod jakim sprawca działał, pracujący nad sprawą zakładają, że to musiało być działanie z premedytacją. Podejrzewają również, że ofiara musiała znać swojego oprawcę lub była pod jego wpływem. Oba tropy były jednak błędne. Podejrzany był również okoliczny dziwak, który był już oskarżany o molestowanie i był często widziany przy brzegu Wisły. Wkrótce do policji dociera informacja o podobnym już zdarzeniu w miejscowości Brzyczyn. W maju 1999 roku student Uniwersytetu Jagiellońskiego Władimir W., student psychologii, zabił swojego ojca, a później ściągnął skórę z jego twarzy. Miał zrobić z nim maskę, w której prezentował się przed swoim dziadkiem, aby udowodnić mu, że jakoby Witalij W. jeszcze żyje. Wykluczono jednak jakiekolwiek powiązanie ze sprawą w związku z różnicami w metodzie oskurowania. Ostatecznie mężczyzna został deportowany do Rosji, gdzie odsiaduje wyrok. Do sprawy włącza się FBI, ale nawet oni nie są w stanie pomóc. Podają jednak jeden ciekawy szczegół. Według specjalisty amerykańskiego Kasia wcale nie musiała znać oprawcy, ani na odwrót. Mogła to być osoba podobna do obsesyjnego dziwaka, który nikomu by nie zagrażał. Drugą hipotezą było również ostrzeżenie. Możecie mieć do czynienia z początkiem serii zabójstw. Mordercę może trzymać w cieniu fakt, jak głośna sprawa jest. Wrzesień 2000. Mija rok od znalezienia ciała. Prokuratora umarza sprawę, ale śledczy się nie poddają. Brakuje im dowodów i śladów, ale pamięć policjantów jest żywa. Trzeba poczekać, aż nadejdzie świadek. Inne umysły dostrzegą coś, czego oni nie byli w stanie. Może znajdzie się nowy ślad? Sprawa trafia na półkę Archiwum X. Rok 2001. Sprawa ucicha.
Jaki jest zabójca Kasi? Na pewno precyzyjny. Ciął jej skórę równo, fachowo. Na barku widać ślady kilku poprawek. Niemalże krawieckich. Musiał mieć do czynienia zawodowo z nożem lub skalpelem. Może rzeźnik albo chirurg. Na pewno musiał to być mężczyzna w średnim wieku. Jego działania były porównywalne do fabuły filmu Milczenie owiec. Podejrzewano, że sprawca obejrzał film i zainspirował się nim. Śledczy byli pewni, że motyw zabójstwa był seksualny. Twierdzili, że oprawca potrzebował jej skóry i dlatego zabił. Skóra jest dla niego namiastką kobiecego ciała. Zastępuje mu kobiece ciało. Winny zawsze jest na pierwszej stronie akt. Tak zazwyczaj się mówi, mając do czynienia ze sprawą, która tkwi w martwym punkcie. I tu też było ziarno prawdy. Osoby, które mogły stać za zabójstwem, ich nazwiska były wykreślane, dopisywane z powrotem na listę, ale w aktach tkwił jeden, ten sam podejrzany od wielu, wielu lat. Po 11 latach policjanci wracają do sprawy z nową wiedzą, umiejętnościami i rozbudowanym wachlarzem możliwości pod względem badań kryminalistycznych. 2012. Specjaliści jeszcze raz ekshumują zwłoki. I co się okazuje? Znaleziono szczątki roślinności i włókien pochodzenia organicznego, które nie były ze środowiska wodnego, a rosły na lądzie. To oznacza, że ofiara miała z nimi styczność prawdopodobnie za życia, a już na pewno przed wrzuceniem jej do Wisły. Mało tego, roślinność ta występowała w konkretnych miejscach w Krakowie, dzięki czemu wykluczono tezę, że do zabójstwa doszło nad wodą. Dowiedziano się również, że kobieta przed śmiercią była torturowana i przetrzymywana. Po raz pierwszy na świecie sporządzony zostaje trójwymiarowy obraz zbrodni. Wykonuje je laboratorium ekspertyz 3D Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pierwszy raz w historii polskiej kryminalistyki przeprowadza się badanie na ustalenie, jakie substancje znajdowały się w ciele ofiary przed jej śmiercią. Ich potwierdzenia sprzed lat tylko się potwierdzają. Ofiara była otumaniona. Sprawa znowu nabiera tempa. W 2014 roku sprawę przyjmuje prokuratora apelacyjna w Krakowie. Zostają zlecone ponowne badania roślinności, dzięki czemu można było zawęzić krąg ewentualnych poszukiwań miejsca przebywania ofiary. Następuje również ponowne przeszukanie Wisły. 4 miesiące po odnalezieniu zwłok śledczy odebrali telefon od mężczyzny, który twierdził, że zna potencjalnego sprawcę zbrodni. Informacje te spowodowały, że policja zainteresowała się dziwakiem z krakowskiego Kazimierza. Jednak gruntowne przeszukanie jego mieszkania i przesłuchanie nic nie dały. W 2017 roku policja zatrzymała Roberta J., tego samego, którego 18 lat wcześniej podejrzewano o dokonanie zbrodni. W momencie zatrzymania mieszkał z matką. Jego rodzice rozwiedli się, a on sam w dzieciństwie doświadczał przemocy. Co ciekawe, w pierwszej połowie 1998 roku powrócił do Polski z Kanady, co pokrywa się z czasem zaginięcia Kasi. Dodatkowo rysopis sprawcy jest podobny do Roberta J. Mężczyzna w sąsiedztwie był uważany za podglądacza i świra. Znany był ze znęcania się nad zwierzętami. Pracował w zakładzie zajmującym się wykonywaniem futer ze zwierzęcej skóry. Został stamtąd zwolniony dyscyplinarnie za okrutne zamordowanie wszystkich królików doświadczalnych, co jednak nie jest do końca potwierdzone. Leczył się psychiatrycznie, uczęszczał na zajęcia sztuk walki i bardzo dużo ćwiczył. Obrażenia na ciele ofiary wskazywały na to, że napastnik musiał doskonale wiedzieć, gdzie uderzać, aby zadać ból. Śledczy zwrócili uwagę, że po śmierci Kasi Robert staje się bardzo pobożny. Byłe otoczenie Roberta sugerowało, że może on mieć coś wspólnego z tą zbrodnią. Twierdzili, że uwielbiał chodzić do kina i spacerować nad Wisłą. Do kobiet miał bardzo negatywny stosunek, ale chciał być w związku. Jego była bliska znajoma stwierdziła, że byłby on zdolny do czegoś takiego, a jego znajomy napisał list, w którym wyznał, że Robert jest zabójcą. Ale całość listu nigdy nie została opublikowana. Jak Robert mógł poznać Kasię? Miał poznać ją w okolicach rynku głównego. Wiadomo, że pracował w sukiennicach, a tam z kolei często pojawiała się Kasia. Klub studencki, do którego chodziła, był drugą hipotezą, gdzie mogli się poznać.
Kasia ogólnie poruszała się po stałej trasie, więc niewiele było takich miejsc, gdzie mogłaby kogoś poznać. Pojawia się przypuszczenie, że kobieta zakochała się w mężczyźnie i to dla niego opuszczała zajęcia oraz zmieniła styl ubierania się, zmieniła kolor włosów. A tego właśnie Robert pożądał w kobiecie, aby była mu w pełni oddana. W toku postępowania Robert J. cały czas zaprzeczał zarzutom i nie przyznawał się do winy. Stale przekonywał, że nie znał Katarzyny Z. Okazało się później, że kłamał w tej sprawie. Policjanci z Archiwum X tuż po pogrzebie Kasi, niedaleko jej grobu, zamontowali kamerę. Z nagrań wynikało, że oskarżony wielokrotnie pojawiał się przy jej miejscu pochówku, składał tam kwiaty. Nie robi się tak względem całkowicie obcej osoby. Okazało się, że śledczy nie mają żadnych bezpośrednich dowodów, które mogłyby obciążyć mężczyznę, a jedynie same poszlaki. Prokurator jednak zaznaczył, że posiada on solidny dowód, jednak nie może go ujawnić ze względu na dobro sprawy. Mimo to postawiono mu zarzuty i przez 5 lat przetrzymywano w areszcie. W 2022 roku skazano Roberta J. na dożywocie. Wyrok niestety jest nieprawomocny. Adwokat Roberta J. wniósł o apelację w sprawie. Czy mamy jednak prawdziwego zabójcę Katarzyny Zowady? Niestety nie wiemy. Wokół tej sprawy jest wiele wątpliwości, między innymi wskazuje się na rzekome manipulacje i kłamstwa, których mieli dopuszczać się śledczy. Te wszystkie dowody nie są aż tak mocne i jednoznaczne, więc nie możemy w 100% pewności stwierdzić, że to był Robert J. Sprawa jednak nie była na tyle jawna i otwarta dla mediów, abyśmy mogli sobie utworzyć jakąkolwiek konkretną i 100% opinię na temat tej sprawy. Jak zawsze, wśród takich spraw, zwłaszcza od tych, kiedy mija bardzo dużo lat, w tym przypadku aż 22, ciężko jest stwierdzić, czy też pamiętać tamtejsze zdarzenia. Jednak musimy wierzyć, że cała ta sprawa zakończy się korzystnie dla rodziny ofiary, jak i dla całego społeczeństwa, wiedząc, że sprawca siedzi już za kratkami.